Dziś jest wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Uświadamiamy sobie potęgę tej zwyczajnej, prostej modlitwy przesuwanych paciorków Różańca Świętego. Dzisiejsze wspomnienie jest związane historycznie ze zwycięstwem sprzymierzonej floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi odniesionym pod Lepanto nad Zatoką Koryncką 7 października 1571 roku. Przypomnijmy sobie, że sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej islam. To był wyraźny wróg chrześcijaństwa. Ówczesny papież święty Pius V Dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej, usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwą modlitwę do Maryi, powierzając jej swoją troskę, odmawiając różaniec. Podczas modlitwy doznał szczególnej wizji. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. I faktycznie w czasie bitwy nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry wojskom tureckim, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać tą straszną inwazję na Europę. Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie 4 godzinach walki sprzymierzona flota chrześcijańska odniosła spektakularne zwycięstwo. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do litanii loretańskiej wezwanie: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. A 2 lata później polecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik. To wszystko prowadzi nas do wdzięczności za różaniec. Pamięć historyczna niech będzie nam zachętą i pomocą do wytrwałości na codziennej drodze tej modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.